Miło. No to co? Jeszcze raz gorąco wszystkich witamy na webinarze prowadzonym przez i zainicjowanym przez Fizjo Akademii, na którym to ja i Mateusz będziemy chcieli powiedzieć parę rzeczy dotyczących właśnie podejścia do sportowców, do wysiłku, do rodzaju wysiłku, do tego, jak z tymi pacjentami pracować, w jakich okresach treningowych, po około treningowych, jak to wszystko w gabinecie mądrze przeprowadzić i jakie techniki możemy zastosować, które działają z naszej praktyki, tak? Tak, zdecydowanie. Na pewno warto wspomnieć o tym, że jeżeli faktycznie są osoby, które uprawiają jakąś dyscyplinę sportową, a w szczególności bieganie, to osoba, która podejmuje się takie biegania, w gabinecie jest w stanie stwierdzić, czy wystąpią jakieś konkretne kontuzje podczas tych kilku tygodni pierwszych treningów. Dlatego myślę, że ten webinar jest pod względem o tyle interesujący, że będziemy kłaść nacisk na to, żeby pilnować zakresu czubów, pilnować napięcia tkanek miękkich, żeby warunka domowa nawet sprawdzić, czy mamy pewne tendencje do pewnych kontuzji. Tak, tu nawet jest holistic terapii, gdzie na co dzień pracujemy w dużym zespole terapeutów. Mamy do czynienia z różnymi przypadkami, dzięki czemu możemy wymieniać się informacjami i możemy nawzajem uzupełniać metody dla pacjentów. Ten webinar będzie prowadził Mateusz Mrozik, człowiek, który całe życie jest związany ze sportem. Maratończyk, biega ultramaratony, aktywny fizycznie, uwielbia technologie nowe, pracuje zawsze tak, by pacjent miał uśmiech na twarzy, kiedy wychodzi z gabinetu. To jest jego motto, które mu przyświeca i tak też się dzieje. Bo pacjenci wychodzą, są uśmiechnięci i to, co jest ważne, polecają innym również Mateusza właśnie w aspekcie tego, żeby szybko wyjść z kontuzji. Bo to dzisiaj jest dosyć kluczowe. Dzisiaj ludzie nie mają za dużo czasu na to, aby wracać do zdrowia za długo. Mają duże obowiązki. Tak jest. Z drugiej strony jest Tomasz Struzik, który od kilkunastu lat praktykuje fizjoterapię. Zajmuje się akupunkturą, skrybowaniem, prowadzi zabiegi typu elektrolyza EFT, wspomaga się technologią Diva Active, wspomaga się halodarzeniowo, pracuje z jatkami, no i pracuje ogólnie. Holistycznie. Mateusz też na odmienie pracuje Diva Active z falami frekwencyjnymi, falami wyżeniowymi, technologią, bo praca w gabinecie, moi drodzy, z pacjentem manualna jest jakby kluczem. Jest to element ważny, gdzie nasze ręce przy użyciu jeszcze takich narzędzi, jak może niektórzy z Was pracują pinopresurą, czyli pinami, pinokatami, pracujemy też manualnie, powięziowo, pracujemy igłoterapią, pracujemy też technikami flossingowymi, tejpami, więc no, bańkami, bo jest tych metod sporo. Warto jest wspomnieć, że w zakresie obowiązków fizjoterapeuty jest wiele różnych szkoleń. Z każdego szkolenia bardzo istotne jest to, aby wyciągać odpowiednie techniki u konkretnego pacjenta, który przychodzi z konkretną kontuzją. I też jest, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania, też bardzo spersonalizowaną osobą. No, także trzeba brać pod uwagę wiele takich aspektów, również psychologicznych. No właśnie. Będziemy tutaj omawiać temat dotyczący biegaczy, bo MTS Foran, jak zresztą możecie zauważyć w naszych koszulkach, jest jednym z takich projektów, których dedykujemy dla sportowców, dla ludzi aktywnych, dla grupy biegających, ale nie tylko, ale głównie jest to grupa biegająca, królowa dyscyplin. I jest tu szereg różnych niestety aspektów, na które należy zwrócić uwagę. Pytanie, ilu z Was hobbystycznie biega, bądź zawodowo. Jeżeli ktoś z Was biega i kocha biegać, łapka do góry, będziemy mogli zobaczyć, jak grono ludzi aktywnie właśnie biega w ten sposób. Mateusz, od czego byś chciał zacząć, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą właśnie terapii, bądź spojrzenia na pacjenta, o którym powiedziałem? Myślę, że od dobrym początkiem, oprócz wywiadu z pacjentem,
jest wykonanie, i oprócz oczywiście oceny postawy pacjenta, postawy medycyna medyczna, to jest taki bardzo prosty test funkcjonalny, który polega na wykonaniu przysiadu konkretnego. Ja za chwilę Wam zademonstruję ten przysiad, a za chwilę powiem, na co zwrócić uwagę. Może Tomek, zrób ten przysiad, o którym Ci tutaj pokazałem na samym szkoleniu. Zanim Dobrze. odsyłam do kamery. Dobrze. Wykonaj z przysiadu bez odrywania pięt. Ręce podnieść do góry, łokcie są wyprostowane. Pośladki nisko schodzą. Zaraz wyjdzie, że coś ze mną nie tak. Wypchnij ciężar ciała w przód. W tej pozycji możemy zauważyć, że to może zwalczać dolegliwości bolowe albo sztywność dotykająca piersiowego, lędźwiowego, obręczka kołej, mocny wstać, co sugeruje już problem z powięzią piersiowo-lędźwiową, jak i mięśni na cieszynie grzbietu. Jeżeli mamy dyskomfort w tej pozycji, to już jest jakby pierwsza informacja. Drugą informacją, którą możemy wyciągnąć z tego badania, jest to, że u Tomka możemy to zauważyć ograniczenie zapisu w stawie skokowym. Zrób przysiad jeszcze raz taki sam. I staraj się nie teraz przesunąć, to się zaczyna w przód. Jeżeli Tomek będzie zgłaszał dolegliwości bolowe w obrębie piszczeli, to prawdopodobnie będzie miał zwiększone ryzyko wystąpienia tak zwanej szczyńskiej suk, które powstają na skutek długotrwałego po prostu biegania. Na szczęście czuję z tyłu na Achillesa. Na Achillesa. Które też daje informację, że z tym Achillesem coś może być nie tak. Może być spięty za bardzo. Nie jest on dobrze przerolowany, wmasowany, bo pamiętajmy o tym, że takie aktywności potreningowe są zawsze wskazane. Czasami mogą robić częściej, czasami rzadziej, ale jeżeli jest osoba, która regularnie biega, mówię tutaj o bieganiu 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, bądź nawet więcej, to musimy pamiętać o tym, że w warunkach domowych musi raz na jakiś czas przerolować tkanki, które są angażowane w odpowiednią aktywność fizyczną. W tym przypadku są to mięśnie, co najmniej mięśnie czworogłowe, przywodziciele, mięśni łydki, mięśnie pośladkowe. Często właśnie u biegaczy powstaje ból w kręgosłupie lędźwiowym. Najczęściej jest to najczęstszy problem u biegaczy. Oprócz takich bólów jak bóle kolana, bóle ścięgna Achillesa stanu zapalnego tego miejsca, to właśnie powoduje przede wszystkim ból kręgosłupa lędźwiowego, który jest przeciążony najczęściej na skutek napięć w obrębie mięśni podszewkowych. No właśnie. Wydawałoby się, że bieganie, dyscyplina, w której mamy dużo aktywności dynamicznej, powinna mieć większe przełożenie zmęczeniowe czy kontuzyjne, jeżeli chodzi o kończyny dolne. I tak większość ludzi na to patrzy. Stawy skokowe, kolanowe, tu łydki, mięśnie, przeciążenia. Ale okazuje się, że ponad 60-70% przypadków pacjentów, którzy biegają intensywnie, to ludzie, którzy przychodzą z przewlekłym bólem kręgosłupa lędźwiowego właśnie. Tak? Ze względu na to, że cała biomechanika, wszystkie tąpnięcia, wszystkie wstrząsy przenoszone są. Jeżeli tu mamy osłabione koło, tak zwane, jeżeli mamy tu osłabione mięśnie grzbietu, bądź są w zbyt dużym napięciu również, no to będziemy mieli niestety system lawinowych zdarzeń. No, praca siedząca. Dzisiaj bardzo dużo osób ma pracę siedzącą przy komputerze. Pozycja wymuszona, pozycja długo statyczna i ta aktywność w ciągu dnia jest mała, co powoduje, że dochodzi do przykurczów, chociażby mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Takiego głębokiego mięśnia, który mocno ma wpływ na korelację, jeżeli chodzi o napięcie dna miednicy, jeżeli chodzi o napięcie kręgosłupa lędźwiowego, o tą grupę. To jest jeden z takich mięśni wskaźnikowych, na który należy zwrócić uwagę. No i pacjenci często, którzy przychodzą z tym, to my podejmujemy takie działania. Co jeszcze? Rolowanie tutaj. Jest też pytaniem, jak, kiedy rolować. Biegasz, masz biegaczy, jesteś w tym temacie znacznie bardziej zaangażowany. Ja zaczynam trochę się ruszać, jeśli chodzi o bieganie. Nigdy to nie była moja królewska dyscyplina. Zawsze wolałem raczej treningi siłowe, siłownia, jakieś takie rzeczy, gdzie było więcej takiej statycznej dynamiki niż takiej w ruchu. Więc co byś polecił takiej osobie jak ja, który chce zacząć biegać? Oprócz tego, że na początek zasugerowałbym Ci na przykład taką pierwszą wizytę, gdybym się diagnozował w postaci właśnie tych badań funkcjonalnych, badań fotograficznych, gdzie bym ocenił tkanki, czy są mocno napięte po prawej stronie, bądź po lewej stronie,
sprawdzi zakres ruchomości stawów kolanowych, stawów biodrowych, stawów stopowych, to na pewno bym zachęcił się do rolowania, jeżeli byś zaczął po prostu biegać, rolowanie dynamiczne, które zawsze powinno być przed bieganiem, ponieważ wtedy dogrzewamy tkanki, te tkanki są bardziej nawilżone przez tą krew, są bardziej rozciągliwe, bo one troszkę się przebudowują po prostu tego rolowania. Natomiast takie rolowanie przed bieganiem powinno być dynamiczne. To jest około kilkunastu ruchów na każdy mięsień, który będzie aktywowany podczas wybiegania. Natomiast samo rolowanie, które powinno być po bieganiu, powinno być bardzo powolne, bardzo głębokie na granicy bólu i powinno trwać około 2 minut na jedną partię mięśniową. No właśnie, bo jest tutaj często słychać kontrowersje. Jedni mówią, że należy się przed treningiem dobrze rozgrzać, co rozumieją niektórzy, że stretching, rozciąganie, tak by te mięśnie według nich były dobrze przygotowane, czyli rozciągnięte do wysiłku. Znowuż druga jest szkoła, która mówi o tym, że nie należy się rozciągać. Stretching przed treningiem, taki statyczny, odpada, bo ma to negatywny wpływ na włókna nerwowe, na powięź, na mięśnie. W zasadzie spowoduje zwiększone ryzyko nawet kontuzji. No i rolowanie. Kiedy rolować? Tak jak powiedziałeś, przed dynamicznie, a po statycznie. Jak to wygląda w praktyce, rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestie rozciągania, rozgrzewki i kiedy to robić? Jeżeli mówimy o takim pełnym cyklu treningowym, wyobraźmy sobie, że mamy dosyć mocną jednostkę treningową w postaci interwałów. Na początek ważnym elementem jest, aby te tkanki przygotować poprzez rolowanie dynamiczne. Po około 10 ruchów dynamicznych na daną partię mięśniową, czyli mięśnie przywodziciele, mięśnie czworogłowe, mięśnie podszarpowe, boczna taśma, łydka, kręgosłup. To są takie podstawowe okolice, które trzeba przerolować. Po takim dynamicznym przerolowaniu przystępujemy do treningu, do bardzo powolnego treningu, który powiedzmy powinien wynosić około 6 do 7 minut na kilometr. Przy takim treningu interwałowym to jest dystans około 3 km, żeby tkanki faktycznie dograć do fazy właściwej. Po takim rozgrzaniu możemy przejść do kolejnego etapu, który polega na tym, że staramy się coraz bardziej aktywnie zwiększać zakres ruchomości w poszczególnych stawach. Zaczynamy od obręczy barkowej, przechodzimy do tkanek niższych i staramy się tą rozgrzewkę wykonywać coraz bardziej dynamicznie, kończąc na przykład na skipach, czyli na takiej sile biegowej. Po sile biegowej przechodzimy sobie powiedzmy na bok, aby się troszkę nawodnić, bo to już może być troszkę wyczerpujące i odwadniające. Po tej fazie przystępujemy do dogrzania jeszcze ścięgna Achillesa. To jest bardzo ważne, ponieważ ścięgna Achillesa jest jednym z większych ścięgien naszego organizmu, które jest bardzo słabo ukrwione. Trzeba je tylko stymulować, aby nie było przewlekłych stanów zapalnych, które czasami z tego, co widzę w gabinecie, mogą trwać nawet kilka lat. Nie kilka miesięcy, ale kilka lat. Po ćwiczeniu typu właśnie medytacja kolano, które polega na tym, że wykonujemy na krawężniku ruch dynamiczny w stawie skokowym około 30-40 razy. To jest ten ruch. Może tutaj pokaż, bo nie wiem, czy tam widać wszystko. To jest wędrujące kolano. Polega na tym, że maksymalnie rozciągamy się na lesę, zwiększając zakres ruchomości w stawie skokowym. Od 20-30, czasami do 40 razy warto to wykonać. Następnie po rozgrzewce się na lesa przystępujemy do treningu bardziej do wykonania dwóch przebieżek, czyli do wykonania dwóch odcinków w odległości 100 metrów na takim submaksymalnym tempie, czyli to jest około 90% tempa maksymalnego, aby zastymulować układ nerwowy, żeby ten układ nerwowy wiedział, że za chwilkę wykonamy coś ciężkiego. Po tych przebieżkach dwóch jest faza właściwa, gdzie na przykład wykonujemy sobie interwały na przykład 400-metrowe w konkretnym czasie z przerwą na przykład minuta. Wykonujemy ich 5, 10, 20. To jest trening, który będzie nam budował wytrzymałość w poszczególnych dystansach, na przykład na 5-10 km bądź więcej. Po fazie tej interwałowej przystępujemy do bardzo spokojnego znowu biegania, aby jest na tyle wolno, aby nasze płuca miały możliwość pobierania tlenu w dużej ilości, aby ten trening, który wykonaliśmy wcześniej, mógł być wydajny. Czyli nie jest wskazane, aby po dużym wysiłku dynamicznym, kiedy biegamy, nagle jak wiele osób dobiegło do mety, to
kładzie się, siada i próbuje łapać życie. Tak jest. Czyli to jest złe. To jest, myślę, że warto jest tylko odpocząć, natomiast po kilku minutach warto jest zrobić, powiedzmy, około kilometra, czasami trochę więcej, spokojnego truchtu, aby nadrobić ten pobór tego tlenu, aby nasz organizm miał możliwość regeneracji po takim ciężkim treningu. I wtedy po takich, powiedzmy, kilkuset metrów spokojnych truchtu, możemy przejść do na przykład rolowania tego spokojnego, które trwa 2 minuty na każdą partię mięśniową, a następnie do stretchingu statycznego, który również powinien trwać około 2 minut na jedną partię mięśniową. Jeżeli nie mamy czasu na rolowanie, to taka ciekawostka jest, to rolowanie będzie skuteczniejsze oczywiście od samego rozciągania, natomiast stretching statyczny, który wykonujemy na koniec treningu, robimy go na podstawie przekrwienia tkanek, które powstały na skutek całego cyklu treningowego podczas tych interwałów, więc sam stretching statyczny będzie już bardzo efektywny. Okay. Ale ten stretching robimy po bieganiu, kiedy już dojdziemy do siebie. Czy lepiej zrobić ten stretching statyczny jako osobną jednostkę treningową? To zależy. Jeżeli mamy te interwały bardzo mocne, że to są na krawędzi naszej wytrzymałości, to warto jest się wstrzymać. Można to zrobić jako osobna jednostka treningowa po kilku godzinach. Natomiast po jednostkach, gdzie staramy się biegać w tempie, powiedzmy, swoim życiowym, a robimy to robiąc to naprzemiennie z przerwami, możemy taki stretching faktycznie wykonać praktycznie od razu po tym delikatnym truchcie. A, okej, okay, widzisz, bo dużo pacjentów pyta o to w gabinecie. Fizjoterapeuci też. I dobrze jest, żeby określić pacjentowi, osobie, która biega, która ma wysiłek, nie tylko bieganie, ale też inne takie, nie wiem, crossfitowe, jakieś takie wieślarskie, rower i tak dalej, aby po takim treningu, który nie jest submaksymalny, czyli nie wychodzimy poza swoje maksymalne, takie chwilowe właściwości fizjologiczne, to wtedy takie rozciąganie statyczne, spokojne jest wskazane. Jak najbardziej. Ok. Rolowanie, przewrót. Tak, dynamiczne. Dynamiczne. I po, a właśnie, na koniec. Rozciągamy najpierw się, a potem rolujemy statycznie. Czy najpierw rolujemy, a potem rozciągamy? Jeżeli mamy iść książkowo, to najpierw rolujemy statycznie, a później rozciągamy, ponieważ samo rolowanie przebudowuje struktury i daje już zwiększenie ruchomości w stawie, natomiast też statyczny jest spotęgowany przez ciężkie rolowanie, więc jeżeli chodzi o rozciąganie, to zawsze to rolowanie wykonujemy. Nawet jeżeli nie mamy aktywności i chcemy wpłynąć dobrze na nasze mięśnie, na ich objętość i długość, to zawsze rolowanie jest pierwszym elementem, bo to zwiększy nam ukrwienie, zwiększy mobilność, a rozciąganie będzie z jednej strony będzie jakościowo dobre i bezpieczne. Okej, okay. Czyli jakby element związany z rozciąganiem zawsze wcześniej jest dobrze użyć kompresji, czyli rolowania. Takiego, który pobudzi struktury. Oczywiście jeden będzie bardziej człowiek czuł, drugi mniej, ale też mam jeszcze jedno pytanie. Specjalizujesz się w tym, ja mam na to pewien swój punkt patrzenia. Jaki roller? Gładki czy z wypustkami? No bo tutaj też często bywa tak, że mamy do czynienia, mamy roller gładki, a i z wypustkami. Jedni mówią z wypustkami, drudzy mówią gładki. Kiedy używać których? Zdecydowanie uważam, że jeżeli każda osoba kupi sobie roller płaski, będzie w sumie wystarczający, bo pytanie, ile osób faktycznie rolowało się wcześniej, prawda? Jeżeli osoby są tutaj, które się rolują, to lepszym wyborem będzie wciąż roller płaski, ale bardziej twardy, prawda? Więc jeżeli są osoby, które mają większe tendencje napięciowe, na pewno warto jest zacząć od tego płaskiego, bardziej miękkiego. Natomiast jeżeli chodzi o wypustki, uważam, że nie powiem, że nie jest to roller, który nie działa, natomiast skuteczniejszą opcją będzie właśnie płaski roller. Zależy od tego, na jakim etapie jesteśmy, powiedzmy, tej regeneracji, albo bardziej miękki, albo bardziej twardy. To mamy rolety, jako takie bałki większe, ale mamy jeszcze też mniejsze, inne tematy, które może bardzo dobrze wpłynąć na mobilność, tak? Stawu, powięzi, mięśnia, no bo mięsień jest uwarunkowany poprzez powięź. To powięź nadaje kształt mięśniowi, dlatego często też praca na mięśniu i rozbijanie tego mięśnia takie mechaniczne często
gdzieś tam na masażach, jakichś innych rzeczach, to jest taka praca po to, żeby ten mięsień rozbić. Prawda jest taka, że najpierw trzeba zadziałać na powierzch, czyli tam wprowadzić zmienną, gdzie te elementy niekoniecznie muszą być takie same. Więc jeszcze mamy też element mniejszych, tak jak piłeczki do posiadkowych struktur. Jeżeli to pozwolisz, ja pokażę może od samych stóp, gdzie jakie rolety warto jest z jakich korzystać. Ja osobiście, jak zacznę od pracy na samej stopie, to z reguły zaczynam od pierśli pojedynczej, długobola, jeszcze mam taki jeden rolet, taki powiedzmy płaski, zakrąglony na końcu, który służy mi do rolowania samej stopy w czterech różnych możliwościach. Kolejnym elementem jest ścięgno Achillesa, które jest dobre do rolowania poprzez wykorzystanie mini rolera, który jest naprawdę mały, albo nawet takie opakowanie do pianki, do golenia, które jest aluminiowe. Małe, a naprawdę bardzo fajnie stymuluje same ścięgno Achillesa, które, pamiętajcie, przyczepia się na guzik piętowym i wędruje aż do połowy łydki, w miejscu, gdzie zaczyna się brusić mięśnia, który pracuje, prawda? Jeżeli chodzi o sam mięsień trójgłowy łydki, mięsień kurczowo-goleniowe. Tutaj ma rekomendację będzie twardych, płaskich pałków, które zrobią dobrą robotę, bardzo głęboko. Jeżeli chodzi o udar, uważam, że tutaj wystarczy roller nawet miękki, miękki, który jakby fajnie nam rozluźni tę okolicę. Jeżeli chodzi o mięśnie obręczy biodrowej, czyli mięśnie poszlakowe średnie, mięśnie poszlakowe wielkie, tutaj możemy kombinować. Z boku lepiej sobie przełożyć na przykład piłeczkę zwykłą do piłkę lacrosse. Jeżeli chodzi o mięśnie poszlakowe, warto jest wykorzystać twardy, mały, płaski, a później ewentualnie piłeczki takie też do lacrosse. Sam kręgosłup można też rolować. Tutaj sugeruję właśnie wykorzystać twardy bądź miękki roller płaski i przerolować sobie w pozycji leżącej cały kręgosłup lędźwiowo-piersiowy. Tutaj zastymulujemy całą kostkę grzbietu i zastymulujemy również całą powięź piersiowo-lędźwiową. Pytanie. Czy my możemy pracować na gładkich wałkach, żeby on był tak, żeby kręgosłup w rozkich oczystach na nim się opierał? Czy to jest dobre, czy tu raczej trzeba zwrócić uwagę, żeby użyć duobola, czyli dwóch połączonych ze sobą piłeczek, które odbarczają, jakby nie wpływają na napięcie bezpośrednio na wrostki kołczyste. Jak to wygląda z tym? Jeżeli chodzi o te dwa aspekty, myślę, że warto wykonać i jedno, i drugie. Natomiast u osób, chciałem to zobrazować, na czym polega problem, bo jeżeli są osoby młode, które są bardzo silne, jeżeli chodzi o mięśnie brzucha i są w stanie wytrzymać tą pozycję rolowania, to myślę, że wałek, nawet twardy, płaski, na ten sposób lędźwiowy, piersiowy będzie skazany. Natomiast inna historia będzie u pacjentów, którzy mieli nie endoprotezę, ale osteoporozę. Będą mieli również bardzo słabe mięśnie brzucha i będą w stanie wytrzymać tej pozycji, jak i będą mieli też słabą kondycję, prawda? Będą się bardzo szybko męczyć na tym wałku. Tutaj jest pewne ryzyko, że tam może zrobić krzywdę, więc w tych przypadkach nie ryzykujemy. Okej. Okay. No jest jeszcze jedna taka dosyć znana struktura, jakby też na ten temat są pytania. Pasmo biodrowo-piszczelowe i naprężność pomiędzy szeroki. Bardzo często ostatnio mówi się o tym, że pasmo biodrowo-piszczelowe jest tak naprawdę bardzo grubą powięzią, która jest mało elastyczna i rolowanie tych miejsc, czyli mówimy o tej stronie, jest bolesne, ale niekoniecznie dające, co na tym o tym mówią biegacze i jakby mentorzy, którzy się na tym dobrze znają. Na pewno, jeżeli chodzi o samą powięź, tej powięzi nie jesteśmy w stanie wybitnie rozrolować, natomiast pod tą powięzią znajdują się mięśnie, które często są napięte, jak już wspomniałeś, które są podrażnione przez pracę powięzi. Więc pracując na powięzi, działamy również na mięśnie pod spodem. Sama powięź, która jest rolowana, odwadnia się po to, żeby po rolowaniu się znowu nawodnić, więc rolowanie jest skazane. Idąc dalej, jeżeli wykorzystujemy roller, rolujemy się symetrycznie po prawej stronie i po lewej stronie, jesteśmy w stanie zrobić taki autoscreening, czyli porównujemy prawe napięcia z lewymi, czy są podobne. Jeżeli na przykład napięcie większe jest po prawej stronie, to ryzyko kontuzji prawej strony jest znacznie większe niż po lewej stronie, więc dlatego warto jest rolować tkanki. Natomiast jeżeli macie problem z tym, żeby opracować sobie tym wałkiem boczną okolicę tego pasma, to wtedy warto zwrócić się do fizjoterapeuty, który wam w sposób to bardziej humanitarny zrobi. Ja osobiście wykorzystuję falę radiową, która w sposób bezpieczny, ciepły odrzuca tkankę, a później dalej tak No manualnie właśnie, pracuje.
Zobacz, tutaj mówimy teraz o metodach, które rolowanie jest jednym z takich metod i z trzecich, który ma wpływ na kondycję i mobilność układu mięśniowo-powięziowego. I to, o czym Mateusz teraz wspomniał i pokazał krok po kroku schematycznie, gdzie, jakimi rolerami pracować i kiedy, to jest mieć jakby czas, w którym my możemy sami w domu o to zadbać. Ale jest taki moment, gdzie należy profilaktycznie. Nie mówimy o sytuacji, kiedy pacjent przychodzi już z bólem, kiedy my dobamy ból i dopiero jeszcze na jakiś czas, no, dłużej się utrzymuje, dopiero sobie myśleć, dobra, może pójdę. Jeżeli biegamy aktywnie, jeżeli jest to nasze hobby, no to trzeba o to zadbać. Zadbać tak, by profilaktycznie przyjść do terapeuty, do masażysty, do fizjoterapeuty, który będzie wiedział też, jakimi technikami się posłużyć. I co zrobić, aby można było wpłynąć na to napięcie? No i mamy bardzo dużo różnych metod. Począwszy od technik tkanek miękkich, po terapię manualną, po pinopresurę, poprzez wszelkiego rodzaju techniki, gdzie możemy bańki chińskie użyć, gdzie możemy użyć miodowania, tak? Miód możemy użyć również Skręcenia. dokładnie do skręcenia, czy też nawet drogę do restrykcji, jeżeli chodzi o struktury mięśniowo-powięziowe, do przekrwienia silnego. Możemy użyć guasza. Tak? Guasza jest technika, której możemy użyć właśnie jednego z pinokatów i polega to na tym, że pracujemy długimi ruchami wzdłuż przebiegu włókien mięśniowych. Jest to jeden z takich dosyć ciekawych zabiegów. Więc to też jest warte, aby raz na jakiś czas można było wykonać, szczególnie kiedy mamy przewlekłe dolegliwości bólowe, jeżeli chodzi o plecy, ręce, nogi. Więc to jest jeden z takich elementów. Co jeszcze możemy zrobić? Igłoterapia. Sucha igłoterapia. Nie każdy fizjoterapeuta pracuje suchymi igłami, w związku z tym, ale jeżeli chodzi o sam zabieg, ja uważam, że jest jednym z czołowych zabiegów, który pozwala wprowadzić szybką zmienną, jeżeli chodzi o polaryzację, jeżeli chodzi o zmianę napięcia tej powięzi. Ja zauważyłem, że biegacze często, jak przychodzą z bólem, w ogóle bije się na Achillesa, bądź właśnie tym bardziej łydki mięsień paszkowaty, mięsień brzuchaty, to dwie takie trzy igły suchego igłowania poza tym zrobić niesamowitą robotę. Tak, jakby ktoś przebił worek, z którego zeszło powietrze. No to wszystko jest też element nic nie jak naszej fizjologii, jak naszej piezoelektryki, naszego tak naprawdę napięcia, które generują tkanki. I to są jedne z kolejnych. Mobilizacja oczywiście. Możemy pracować mobilizacyjnie na powierzchni. Techniki masaży głębokich, MDR na przykład, tak? Gdzie mamy, no to dosyć jest bolesne. Bolesne, ale też myślę, że warto pacjenta wyczuć jest podczas tych technik, bo można zrobić zabieg w miarę głęboko, ale też coraz mniej treściwie. Jak Tak, to to zależy. mówię w gabinecie. Mówią, że nie ma takiego bólu, którego by fizjoterapeuta nie zrobił pacjenta. Tak? Jest takie powiedzenie. Oczywiście był żartem, był serio, ale tak jest. Tak, manipulacje stawowe też można wykonać. One dają raczej w większości przypadków chwilowe uwolnienie, bo i tak trzeba popracować na tkankach, które są wokół danego stawu. Więc to też trzeba zwrócić uwagę. Dlatego metodyka i raz na jakiś czas. Jakbyś polecił taką profilaktykę, jeżeli chodzi o biegaczy? 3 jednostki treningowe w tygodniu, takie średnie treningi, nie wiem, 1,5 godzinne. Jak zaleciłbyś w tym momencie profilaktykę takiemu pacjentowi? No, na pewno taka osoba to na początek musi pojawić się w gabinecie. Jeżeli nie ma pewności, na jakich tkankach musi pracować, bo jest istotne to, aby tkanki, które wcześniej umówiliśmy, żeby przerolować, porozciągać. Natomiast często zauważyłem, że są osoby, które biegają, nie mają symptomów żadnych bólowych, ale już mają napięcie mięśniowe, które za kilka tygodni bądź miesięcy może spowodować, że praktycznie wyeliminuje biegacza z dalszej aktywności na kilka dobrych miesięcy, a czasami nawet lat. Więc Jak często taka osoba powinna w kalendarzu sobie zabukować wizytę? Nieważne, czy mnie boli, czy mnie nie boli, biega, trenuje, więc muszę zrobić serwis. to zależy. Każdy ma inny próg odczuwania bólu, każdy ma inne tendencje do napięć tych tkanek, każdy ma inny stres, każdy nas się odżywia, więc jest wiele aspektów.
Natomiast jeżeli ktoś zaczyna w ogóle biegać, to taka pierwsza wizyta jest zawsze wskazana przed tą aktywnością, żeby sprawdzić, na co moje ciało jest gotowe. Jeżeli ktoś regularnie biega, jest w szczycie treningowym, myślę, że taka jedna wizyta na 2 tygodnie, na 3, bo na miesiąc będzie wskazana. I to zależy od tego, jak bardzo mamy tutaj takie tendencje do autoterapii w warunkach domowych, bo są osoby w garnieście, które się nie rują w ogóle, przychodzą do mnie wtedy, kiedy boję najczęściej. Natomiast są osoby też, które się regularnie rolują, rozciągają i przychodzą do mnie w momentach, kiedy wiedzą, że to zrobiłem, ale tego nie zrobię, więc Mateusz zakończy robotę za mnie. No właśnie. Jest też tak, że czasami przekonaniem pacjentów jest taki myśl na zasadzie, że jak ja pójdę do terapeuty, to ja nie wiem, czy mam pójść. No to już wiecie, że macie pójść. Po to, aby raz się spotkać, poznać terapeutę i ustalić z nim pewien harmonogram. I tak jak Mateusz powiedział, to nie są wizyty, które mu wymagane są raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu. To nie są kontuzje. To nie są stany, które wymagają takiego działania. Tu mówimy o działaniu, jak powiedział Mateusz, raz w miesiącu średnio, po to, aby terapeuta zweryfikował. Zawsze będą elementy. My nie tego nie czujemy, co Mateusz mówi. Ale terapeuta, badając tkankę w odpowiedni sposób, okazuje się, że pomiędzy lewą a prawą jest bardzo duża różnica. I jest duże napięcie, które należy znieść. To jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o profilaktykę. Także raz w miesiącu, a uważam, że dzisiaj każdy, kto biega w dwa, to my wydamy więcej niejednokrotnie na jeden obiad dobry w restauracji i do picia niż taka terapia, a warto o to zadbać, bo wówczas skracamy możliwość wystąpienia kontuzji. A jeżeli nawet ta kontuzja wystąpi, to regeneracja i powrót do tej kontuzji jest znacznie szybsza. No właśnie, mamy tak, aktywność. Mamy do czynienia z różnymi takimi manualnymi, czysto fizjoterapeutycznymi metodami. No, ale mamy też i jest coraz więcej popularnych różnych również zabiegów jakby z nowinek technologicznych. Nie mówię tu o laserach, nie mówię tu o lampach Soluxa, nie mówię o ultradźwiękach, ani prądach galwanicznych, jodoforezach, które NFZ standardowo przepisują lekarze. Oczywiście te zabiegi w jakimś tam stopniu mają swoje przełożenie, tak? Działanie. Natomiast my mówimy o szybkim działaniu i dlatego też w gabinetach pojawiają się takie urządzenia jak fala uderzeniowa, jak fala frekwencyjna, na przykład może być to Inviva, może być to inna firma. Wszystko zależy od tego, jak dany gabinet, jakie ma potrzeby. Aczkolwiek uważam, że osobiście, że jeżeli chodzi o Inviva, to jest numer jeden. Więc tutaj na forum mogę o tym powiedzieć. Jak ktoś miał jakieś ale, to proszę bardzo, może napisać. Natomiast taka jest prawda. Co jeszcze? USG do diagnostyki. Warto, jeżeli jest możliwość, w gabinecie zweryfikowania kondycji ścięgna Achillesa, czy niezadowolenia się dorzepki, czy mięśnia. To warto zobaczyć, jak to wygląda, zrobić sobie screen, zrobić zdjęcie z ekranu i na przykład mieć takie zdjęcie, by ewentualnie za rok, za 2, za 3 móc porównać. Ale Też tego proponuję. Propos badania USG jest o tyle bardzo ciekawe, ponieważ czasami pacjenci mają aktywność fizyczną i nagle czują ból w obrębie mięśni kurczowo-goleniowych. I teraz może być różnie, albo jest mięsień naciągnięty, naderwany i właśnie to zwanie USG może to sprawdzić, czy jest naderwany, ale z drugiej strony może być taka po prostu bardzo napięta i już bolesna w naciągnych naderwań. I teraz postępowanie może być całkowicie różne, ponieważ przy naderwaniu działa na stan ostry, podostry. A w momencie, kiedy tkanka jest mocno napięta, ale jest jeszcze w jednej całości, wtedy działamy na tkankę dosyć głęboko, przekrwiennie, więc jakby postępowanie tutaj może się bardzo różnić. Tak, dokładnie. Dlatego na to trzeba zwrócić uwagę. Poza takimi stanami często pacjenci, którzy przeciągają w czasie swój dyskomfort, który pojawia się, na przykład niech będzie objaw kolana skośnego, czyli zaburzenie niezadowolenia dorzepki, tam dochodzi do przeciążenia, więc zmienia swoją strukturę i daje objaw bólowy. Bólowy, który powoduje, że pacjent na początku czuje to tak średnio, potrenuje, boli go, ale jak przestaje trenować, jest lepiej. Więc uznaje, dobra, poczekam z miesiąc czasu, 3 tygodnie, zrobię jakieś układy, idę dalej. No ale niestety, wraca i znowu zaczyna się pojawiać ten problem. I tak przewlekle to trwa, 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 trwa. I nie robisz nic z tym. Aż w którymś momencie przychodzi ten moment, gdzie odpala ten wewnętrzny taki ładunek, który
powoduje, że mamy zmiany zdrobnieniowe, tendinopatyczne, gdzie już trzeba wejść głęboko, a przebudowa struktur ścięgnistych. Moi drodzy, wiem sam, bo prowadzę terapię i to są procesy długo, niestety fachowe. Tego nie załatwimy w sposób szybki, w ciągu 2-3 wizyt. Tu wymaga też dużo pracy pacjenta. Tu trzeba też popracować, jeżeli chodzi o ćwiczenia izometryczne, koncentryczne, ekscentryczne. To wszystko jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o całym planie działania kompleksowo. Tak. Więc zwracam na to uwagę, żeby zapobiegać takim zdarzeniom, a nie już dążyć do tego. No ale czasami jak się pojawi, no to wiem, to już ważne jest to, żeby wysłuchać tego organizmu. On zawsze daje bodziec w postaci guru. Co się dzieje? Prosty przykład. Są pacjenci, którzy mają stwierdzoną uszkodzoną kotkę, na przykład wewnętrzną stawy kolanowych. Jest to informacja sprzed kilku lat, bo kotuzja miała już tutaj, kotuzja już była 3 lata temu i ból kolana po tej stronie ciągle jest. Często jest tak, że pacjenci, którzy tam przychodzą, mają ból kolana strony wewnętrznej, natomiast przyczyną jest nie powiedzmy uszkodzenie łokotki, ale konsekwencja uszkodzenia w postaci napięcia mięśni, to jest przyczyna właśnie w miejscu w okolicy tej łokotki wewnętrznej, na przykład przy wodziciele. Wtedy można praktycznie jednym zabiegiem, dwoma, może trzema czasami, ale często widzę, że po jednym zabiegu można wyjść z objawu, które trwało czasami te kilka lat wstecz i poprzez pracę na tkance miękkiej, jak mięsień, a nie łokotka. No właśnie. Drodzy fizjoterapeuci, osoby, które pracują z pacjentami, naturopaci, masażyści, trenerzy personalni. Praca z powięzią i mięśnie układem mięśniowo-podniżowym jest z jednej strony dosyć prosta, jeżeli jest robiona regularnie. Dlatego edukacja pacjenta jest kluczowa. I my, dając pacjentowi jasne wskazówki dotyczące właśnie rolowania, kiedy rolować, kiedy nie rolować, jakie procedury przestrzegać, dajemy możliwość pacjentowi długofalowości utrzymać ciało w dobrej kondycji. Dzięki temu możemy też tych pacjentów mieć więcej, przyjmować więcej, bo nie zapychają nam się grafiki. To jest też istotne. Natomiast technologia, fala uderzeniowa jest jednym z takich zabiegów, który świetnie wprowadza energię do wewnątrz. Jest takim czynnikiem zewnętrznym, który mechanicznie stymuluje. I falą uderzeniową można wykonać bardzo dużo ciekawych zabiegów, rozluźniających i bodźcujących mocno, jeżeli chodzi o struktury mięśniowo-powięziowe. Często wykorzystywana w gabinetach z bardzo dużym sukcesem. Rośliny podeszwowe, okolice zapalenia rośliny podeszwowej, czy też tak zwana ostroga piętowa, która nie zawsze jest ostrogą piętową, a tylko zmianą przyciążenia właśnie na nie zadawać swojej rzepki. Fala nerwowa, o czym Mateusz powiedział, termiczność, ciepło jest też tu kluczem. To wszystko wymaga też pewnego działania, to jest też nauka pracy z tymi urządzeniami, bo nie sztuką jest mieć urządzenie. Sztuką jest móc nim się umieć posłużyć efektywnie. Tak? To jest bardzo istotne. Prosty przykład też. 2 lata temu miałem możliwość poruszenia też fali radiowej, tej nowoczesnej, skupionej i tej starszej generacji z konstrukcją metalową. I przeprowadziłem badania, które trwały około 5 tygodni i trafiło do mnie w tym momencie około 10 pacjentów z ostrogą piętową. Jak się okazało, wcześniejsze postępowania polegały na pracy na ostrodze piętowej poprzez wprowadzanie fali uderzeniowej, radialnej, czyli z tą konstrukcją metalową i okazało się, że na 10 przypadków 9 nie było żadnych efektów terapeutycznych, a w jednym przypadku nawet było pogorszenie. Z wywiadu później wnioskowałem, że te osoby miały tylko i wyłącznie zabieg fali uderzeniowej miejsce zmienione chorobowo i nic więcej. To jest jakby dowód na to, że sprzęt jest dobry, ale musi też mieć dobrego właściciela, który jest w stanie dobrze zdiagnozować i zrobić to kompleksowe postępowanie, które w przypadku ostrogi piętowej powinno już tutaj rozprzestrzenić się na całą stopę i na całą też. No właśnie. Postępowanie, metodyka, jak to zrobić, w jaki sposób. Każdy z terapeutów trochę ma inne poczucie. Jakby inaczej te procedury gdzieś stosuje. One nie zawsze są dedykowane dla danego pacjenta, dla danego akurat układu nerwowego, bodźcowanego. Czasami trochę za dużo mocy będzie dawało efekt zwrotny. Za mało nie będzie miał tego efektu. No i oczywiście te urządzenia są urządzeniami, które w gabinetach również przyciągają w pewien sposób pacjentów, bo pacjenci szukają. To są urządzenia, które w świecie fizykoterapii są popularne i dają fajne efekty. Natomiast też są urządzenia i to jest też istotne, żeby mieć urządzenie,
jeżeli ktoś by szukał urządzenia, które byłoby, można powiedzieć, ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale jest w stanie w całym wachlarzu zabodźcować pacjenta tak, by doprowadzić mu tą element regeneracji, rewitalizacji. I spotkaliśmy takie urządzenia. To jest coś nowego. Coś, co sprawia, że no, robimy zdumienie, kiedy pracujemy z układem chociażby z mięśniową powięzią, żeby szybko uzyskać efekt rozluźnienia, ten przekrwienia, ale żeby to miało ręce i nogi, musi być odpowiedni bodziec. I tutaj pozwolę sobie przedstawić urządzenie, które jest urządzeniem niemieckim, jest urządzeniem medycznym, jest urządzeniem, które zostało wymyślone przez niemieckiego fizyka doktora Kuliś, który to tu włożył całą wiedzę z prądów biorezonansowych, tak zwane prądy bioadaptacyjne. I to urządzenie wygląda jak słuchawka do telefonu. I z pozoru, patrząc, jak widzieliśmy je pierwszy raz, pamiętasz, to było takie z uśmiechem na twarzy. Co to urządzenie może być? No wiele takich różnych gadżetów można spotkać na rynku. Natomiast powiem taką krótką historię. W momencie, kiedy miałem okazję widzieć, jak to urządzenie jest prezentowane, była osoba, która była po operacji szczęki ortognatycznej. Świeżo, było jakieś 2 miesiące. I miała bardzo duże problemy jeszcze mimiczne, w związku z tym, że wszystko było tam chirurgicznie nacinane. Nie miała też czucia, ani też mimika była zaburzona. I doktor Ulich, na którym ja widziałem, jak to robił, przyłożył to urządzenie tylko w paru miejscach. Trwało to wszystko 10 minut. Osoba po około godzinie czasu zaczęła mieć możliwość wykonania ruchów mimicznych, co było niesamowite. Drugi zamek sprawił, że jej czucie zaczęło powracać. To było mimo, że pracowaliśmy wieloma innymi urządzeniami. To zrobiło dla mnie piorunujące znaczenie. To tylko pokazywało mi, że to urządzenie musi mieć rzeczywiście ciekawą technologię. A jak ta technologia funkcjonuje? Jeżeli chodzi o samo zarys, który zachodzi w MedKeju, to jest wysyłanie informacji do zakończeń nerwowych, które szczytuje informacje i z tą informacją wraca do jednostki centralnej i z tej jednostki centralnej jest wywoływany kolejny impuls, który już wie, w jakiej częstotliwości musi pracować, aby daną tkankę opracować, żeby się znormalizowała. Tak, bo to urządzenie ma w sobie odpowiedni procesor, który szczytuje z zakończeń nerwowych z układu centralnego częstotliwości, które w danym momencie są no, nieprawidłowe. I to urządzenie w swojej całej prostocie jest intuicyjne. W zasadzie można powiedzieć, że nie trzeba się go specjalnie uczyć, dlatego że pracując po skórze, to urządzenie też jest tak skonstruowane, żeby było łatwe w rękach, ma baterię. Ma 24 godziny, ta bateria wytrzymuje, można najbliżej do pacjenta pojechać i popracować. Ale możemy pracować z pacjentami każdego rodzaju: neurologicznymi, spastycznymi, po wylawach, po udarach, takimi traumatologicznymi pacjentami, po urazach, po przewlekłych przeciążeniach, po świeże urazy. To wszystko możemy tym urządzeniem wspomóc. To nie jest to, że to jest kompendium na całe złoto. Nie. Ale jest to urządzenie, które w naszym przekonaniu jest naprawdę przyspieszającym proces fizjoterapii, czy regeneracji, czy relaksacji przynajmniej o 50%. I jest intuicyjne. Urządzenie pracujemy nim tak, jakbyśmy pracowali powięziowo. Możemy pracować w różnych kierunkach. Co jest genialne w tym urządzeniu? To jest to, że kiedy my je włączymy, o. Urządzenie ma swoje programy. To jakby temat jest na zupełnie kiedy indziej. Jakby ktoś z Was w ogóle był w perspektywie czasu zainteresowany dowiedzenie się więcej na temat tego urządzenia, to będzie link powyżej. Kliknijcie w niego, wyślijcie swoje zapytanie, bo będziemy mogli Wam wysłać więcej materiałów, ciekawostek na temat tego urządzenia. A osoby, które będą tym zainteresowane, będzie możliwość, żeby mogły dostać takie urządzenie na testy. Na tydzień czasu z całą instrukcją, żeby pobawić się tak naprawdę i zobaczyć jego moc. Natomiast jak ono działa w skrócie? Mianowicie to urządzenie przykładamy do powierzchni ciała.
tam, gdzie jest dany element dysfunkcji. Wybieramy program i plusem podnosimy napięcie. To tak, jakby ktoś nas bateryjką taką pilota delikatnie pieścił. Takie jest uczucie. Ma być dla pacjenta komfortowo. Każdy będzie odczuwał to inaczej, więc tak naprawdę tu tylko i wyłącznie zwiększamy i pytamy pacjenta. OK, ja już czuję. I teraz urządzenie. Kiedy ja pracuję na przykład z łokciem, tenisisty tak naprawdę. I w momencie, kiedy dana struktura jest przeciążona, jest w dysfunkcji, tam urządzenie się przykleja. Tu się umożliwiło i muszę sobie zmniejszyć. Przykleja się, co powoduje, że tak zwana restrykcja, mamy tam stick, mamy tam element dysfunkcji, którą należy wziąć i rozgonić, opracować. Pracujemy prostymi ruchami, metodami. To wygląda banalnie proste, aż by można powiedzieć, z boku patrzę, że no, ale pierdolka, jakaś bateryjka, tam ściemę bał. Pewnie, można tak spojrzeć, ale naprawdę to urządzenie jest urządzeniem, które na rynku polskim zaczyna robić furorę i robi niesamowitą pracę z układem nerwowym, bo powięź, mięśnie, całe struktury, tak naprawdę to układ nerwowy jest kluczem do tego, by wprowadzić zmienną, żeby wprowadzić element regeneracji, odpowiednio zabodźcowane tkanki w odpowiednich częstotliwościach. Nasze ciało pracuje w częstotliwościach, więc to wszystko jest elementem związanym z energią. Dlatego też umiejętność pracy tym urządzeniem powoduje, że jesteśmy w stanie wyciszyć układ wegetatywny, popracować z układem trzewnym, jesteśmy w stanie pracować z zestawami, z mięśniami, no, gojenie ran. No, jest tego tu tak dużo, że aż dziwne, że aż tak można tyle rzeczy. Zapomniałeś, stan ostry, pogrywa się tej ściemi, prawda? Ale również stan przewlekły, co też stwierdza tylko mięśnie, powięź, prawda? Dokładnie. Więc tego jest sporo, jeżeli chodzi o Z takich ciekawostek jest to, że pomimo to, że nam pokazuje urządzenie tam, gdzie jest problem, to tam dochodzi do przyklejenia, jak jest struktura przeciążona, on jest tutaj, akurat czuję, to wydaje też dźwięk. Jak ten dźwięk jest słyszalny, to wy tego teraz nie słyszycie, ale jak jest dźwięk słyszalny i przesuwalność jest dobra, znaczy, że tu w tym poziomie mamy wszystko OK. Natomiast w momencie, kiedy ten dźwięk zanika i też się przykleja, to znaczy, że tutaj należy popracować. I wystarczy nam czasami 10-15 minut pracy w tym urządzeniu po to, aby później przejść na przykład do terapii mięśniowo-powięziowej. I okazuje się, że mięśnie, prostowniki na przykład, pośladki były napięte, spięte, twarde. Po 5 minutach pracy tym urządzeniem i jest po prostu, jakby ktoś włożył igłę i spuścił powietrze. Tak to wygląda. Urządzenie ma wiele różnych końcówek. Jest urządzenie, które posiada końcówki, które są dedykowane do ścięgna Achillesa, do struktur związanych z spaliczkami, z mniejszymi stawami. Co tam jeszcze mamy? Jest karteczka, która ma też czerwień A, do diagnostyki, ponieważ możemy też badać ciało z wykorzystaniem też tableta. Wszystkie informacje puszczone w komputerze o danych strukturach, które możemy później korygować, dostarczać na Tak. kolejny slajd. Urządzenie ma tablet, ma oprogramowanie, które bardzo dobrze współpracuje z tą końcówką. I my możemy pacjenta sobie zarejestrować i pracujemy z danymi dysfunkcjami. I urządzenie zarejestruje wszystkie takie parametry, które w danym momencie wykorzystujemy, po to, żebyśmy mogli później porównać w kolejnej terapii. Dla jednych jest to bardzo przydatne, dla innych mniej. To jest kwestia już indywidualnego podejścia. Mamy też do pracy powięziowej. Słuchajcie, no myślę, że większość z Was zdaje sobie ten problem z kciukiem. Ten element, gdzie jest kompresja, gdzie jest przyciśnięcie, gdzie jest przyciągnięcie. I te kciuki, no nie było, jakby nie było, mi się dają. Dlatego mamy w zastępstwie końcówkę, która jest, zastępuje nam kciuk, a przy okazji właśnie wprowadza wszystkie te elementy częstotliwości, które w danym momencie są istotne w pracy z układem mięśniowo-powięziowym, z układem nerwowym. Bo trzeba wiedzieć jedno, że stymulując układ nerwowy, działamy na wszystkie elementy, które ten układ nerwowy zawiaduje. Może na przykład aparat w kieszeni i z pacjentem pracować sobie w ten sposób powięziowo, przyciskając końcówkę i wprowadzając prąd o danej częstotliwości. Tak. I to też pacjent
odczuwa, natomiast terapeuta widzi, gdzie jest przyklejenie, gdzie go nie ma, plus reakcja pacjenta powoduje, że mamy gotową recepturę. Urządzenie również ma świetne działanie stymulujące, trigger points, gdzie możemy na zakończeniach nerwowych przykładać i jeżeli mamy dysfunkcję, zbyt duże napięcie bądź za małe napięcie, możemy pobudzać cały układ poprzez odpowiedni impuls. Urządzenie samo cały czas dobiera algorytm tak, by zharmonizować całą pracę. Tak, mam tutaj śmieszne cuki, które można wykorzystać na przykład u osób, które podmienia włosy albo brodę, przyczepia się do aparatu i wykonuje zabiegi, właśnie, gdzie mamy troszkę więcej tych włosów. Takie też szczotkowanie. Tak, szczotkowanie. Do punktów spustowych mamy jeszcze końcówkę taką, która gdzieś tam może wejść głębiej, bądź nawet na Achillesa. Kolejna jest końcówka matrycowa, gdzie możemy pracować powięziową. Jak i również spisuje się przy zmianach w obrębie łód, celulit i tego typu rzeczy, prawda? Dokładnie tak. Urządzenie, bo mówimy o tym, dlatego że jest to urządzenie, które zrobiło na nas piorunujące wrażenie i dalej zaskakuje, jeżeli chodzi o to, jak pacjenci reagują. Natomiast wracając do wcześniejszego elementu związanego z układem mięśniowo-powięziowym, do terapii, do rolowania. To nie jest kompendium na całe zmowy. Mówmy się, to jest urządzenie, które potrafi nam świetnie wspomóc pracę, przyspieszyć pracę regeneracyjną. W każdym stanie, w każdym ostrym stanie, przewlekłym, podostrym. Ale trzeba pamiętać o tym, że praca pacjenta, ćwiczenia, rolowanie, zadbanie o to, żeby te mięśnie były, powięź była stymulowana, jest kluczowa. Odżywianie oczywiście też, nawodnienie też. Więc moi drodzy, gorąco Was zachęcam do tego, żeby z pacjentami właśnie rozmawiać, przekazać im informacje dotyczące tego rolowania, to o czym rozmawialiśmy, o tym dynamicznym, statycznym, o tym elemencie stretchingu, że na koniec, kiedy, jak też element interwałowy, jak jest moment, kiedy trenujemy, ćwiczymy, jak pacjent ćwiczy, że należy też stopniowo ten organizm wyciszać. Więc Mateusz, co jeszcze mógłbyś na koniec powiedzieć? Jeżeli chodzi, widzę tam Państwa parę komentarzy, na które odpowiemy również, także piszcie je, na koniec jeszcze będziemy czytać, a nie odpowiadać. Natomiast tak, pamiętajcie o tym, żeby dbać o swoje zdrowie, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Diagnozujcie się w warunkach domowych, weźcie ten roller, przerolujcie się, zobaczcie, która tkanka jest bardziej napięta, czy po prawej stronie, czy po lewej stronie. Wybierzcie się chociaż raz do fizjoterapeuty, który oceni Wasz funkcjonalnie, napięciowo, oceni Wasz zakres ruchomości, czy te ruchomości faktycznie są takie, jakie powinny, ponieważ jeżeli o to nie będziecie dbać, to najpierw pojawiają się dysfunkcje w obrębie mięśniowym, powięziowym, a następnie w ciągu kolejnych kilku miesięcy, lat dojdzie do zmian strukturalnych na poziomie stawów bądź kości. Planujemy w najbliższym czasie również pokazać praktykę, pokazać jak my diagnozujemy pacjenta. Będziemy, albo ja pacjentem, albo Mateusz i będziemy całą diagnostykę przeprowadzali razem z diagramem, który mamy przygotowany, tak by w prosty sposób przede wszystkim móc zdefiniować kondycję ciała pacjenta. Problem, ale co jest ważne, pacjent też jest świadomy tego, co się z jego ciałem dzieje. A to jest bardzo To jest istotne klucz do potrzebowania. przełamania. Także moi drodzy, bardzo Wam dziękujemy za oglądalność, za pojawienie się. Jeszcze raz przypomnę, osoby, które są zainteresowane poznaniem szczegółów Medcare'a, dostanie maila, informacji więcej na ten temat, zapoznanie się, a następnie możliwość przetestowania takiego urządzenia, to gorąco polecam, bo warto zobaczyć, doświadczyć przynajmniej, jakie to jest. Więc w linku kliknijcie, będzie powyżej link, który będzie Was przekierowywał na to, żeby się móc zarejestrować, by dostać więcej informacji. Warto, bo jest to urządzenie, które potrafi bardzo w sposób miękki, ale i też bardzo zdecydowany wprowadzić szybką zmianę w skuteczności, jeżeli chodzi o terapię. No i wszystkim też często odciążyć nasze ręce, a przy okazji działać na bardzo wielu płaszczyznach. To jest super. No to co? Tomek, pytanie, czy odpowiem na kilka pytań z komentarzy? Odpowiemy, jeżeli są. Ja tutaj już przeczytałem, bo jest na dłuższe takie. Jest pani, która ma Medkeja,
Hej, tu Gosia z Kalisza. Od 13 lutego jestem posiadaczem urządzenia Medcay. Mam prywatny gabinet, jestem zachwycony efektami. O! Wykonanie terapii tylko tym urządzeniem jest po pierwszej wizycie zmniejszenie objawów już o ponad 50%. To jest w sumie taka Czyli informacja. to, co powiedziałem w zasadzie, że tutaj w prawie 50% potrafimy wpłynąć na zredukowanie dysfunkcji u pacjenta. Wiem, że już i słyszymy o tym, że są terapeuci, którzy tym urządzeniem też już zajmują i mają i bardzo sobie chwalą. Dlatego też uważam, że każdy fizjoterapeuta, który lubi nowinki, który lubi też technologię, to jest urządzenie, które jest kompromisem pozwalającym mieć w swoim portfolio narzędzie o bardzo głębokich możliwościach związanych z prowadzeniem terapii. Mateusz, Tak. jakieś pytania jeszcze tam się pojawiły? Tutaj jeszcze jedno pytanie jest odnośnie zapisu tego webinaru. Czy się zapisze? Prawdopodobnie tak. Webinar będzie zapisany, będzie też zapisany na YouTubie kanale Epiterapia Akademii, na Holistic Therapy i na Fizjoakademii również. Także będzie można będzie go jeszcze raz odsłuchać, bo było tu dużo informacji powiedzianych takich konkretnych, dotyczących metodyki. W związku z tym będzie taka opcja. Dobrze, jeszcze sprawdzę jeden aparat. Co my tu mamy? Na żywo To leci. spokojnie, tam jest dobra. Dobra. Na razie tyle. Czyli co? No dobrze, ja bardzo dziękuję za czas, który razem musimy spędzić i przekazać wspólnie wiedzę. Dziękuję Ci za też informację, także super. Ja dziękuję również. Trzymaj się i do działania. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Do zobaczenia. Hej.